Witam. W tym krótkim materiale chciałem przedstawić dwa rodzaje nożyc. Są to nożyce jedne markowe Rotenberga, model Rokut 42TC. I drugie nożyce są to nożyce, które były dołączone do zgrzewarki marki Gecko. I teraz, jeżeli chodzi o cenę, to te niemarkowe dołączone do zgrzewarki z całą zgrzewarką kosztowały 136 zł, czyli w zasadzie można powiedzieć, że otrzymujemy je za darmo. Natomiast Rotenberg kosztował 230 zł. No i to jest urządzenie, no, jak mi zapewniano w sklepie, no, jedne chyba z lepszych, które można zakupić. Jeżeli chodzi tutaj o jakość cięcia, nie wiem jak w przypadku grubszych średnic, bo ciąłem tylko średnicę 20 mm, ja naprawdę powiem Wam szczerze, nie zauważam różnicy w cięciu. Być może będzie różnica w długości eksploatacji tego ostrza w porównaniu do ostrza, które zostało dołożone gratis, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli ostrze jest dokładane gratis, to chyba każdy, kto kupuje urządzenie za 130 zł, całe ze zgrzewarką, to musi mieć świadomość, że jest to urządzenie z takiej klasy raczej jednorazowych, ale mimo tego powiem Wam szczerze, że jakość wykonania tego narzędzia nie budzi zastrzeżeń. Natomiast zastrzeżenie miałbym tutaj do tego Rotenberga, gdyż na przykład ten mechanizm dolny, tu od drugiej strony, wykonany jest tak trochę po partacku, czyli tutaj ten odlew w tym miejscu jest taki mało satysfakcjonujący. Zważywszy, że jest to urządzenie niby z górnej półki, to moim zdaniem no nie powinno to tak być. Ale no, no, pewnie nie ma to wpływu na jakość pracy tego urządzenia, ale no, sam fakt marki powinien tutaj w jakiś sposób obligować producenta do tego, żeby no, ten produkt był w 100% prawidłowo wykonany. Jeżeli chodzi teraz o przecięcie rurki, nie wiem, czy mi się udaje tą ręką. Chciałbym zaprezentować Wam cięcie. Złapię może w ten sposób. Może mi się uda. No, rurka nie siedzi, co prawda, prosto, ale przecięte. No, krzywo jest, no bo krzywo została akurat tutaj włożona. Teraz, jeżeli chodzi o drugie urządzenie, na uwagę zasługuje fakt, że ten Rotenberg lżej chodzi. Chociaż jeżeli mówimy tutaj o przecinaniu, to porównywalna siła. Nawet może mocniej, nie wiem. No i w zasadzie to wszystko. Porównywać tutaj, jeżeli chodzi o jakość cięcia, nie ma co, bo moim zdaniem jest identyczna przy tego typu średnicach. Tak więc jeśli chodzi o moje spostrzeżenia przy pracach takich, jakby ktoś chciał kupić tutaj sobie do wykonania jednej instalacji, to zdecydowanie podejrzewam, że to urządzenie dostarczone ze zgrzewarką w zupełności wystarczy na wykonanie poprawnie instalacji. No a wiadomym jest zapewne, że jeżeli instalatorzy wykonują dziesiątki instalacji czy tam setki, no to muszą mieć może sprzęt tej klasy, gdyż być może ostrze wykonane jest z innego materiału i trwalsze. Nie będę się wypowiadał, ponieważ jestem amatorem, a nie fachowcem, instalatorem, tylko generalnie moje spostrzeżenia kieruję do amatorów. Tak więc to chyba tyle, jeżeli mogę powiedzieć tutaj o te dwa urządzenia. Pozdrawiam i do usłyszenia.